Cześć wszystkim, ja jestem Faga, to jest nowa seria na moim kanale, czyli przeżyłem 5 dni w Minecraft One Block. Ogółem pomysł na serię zgapiłem z zagranicznego YouTube'a, aczkolwiek widziałem go również na polskim, m.in. u Marsosa, link macie oczywiście w opisie tego kanału, wpadajcie. No i cóż, miłego oglądania. Okej, a więc dnia pierwszego oczywiście zacząłem wykopywać swoje pierwsze bloki, ponieważ jakoś trzeba zacząć. Wiadomo, oczywiście miałem tutaj jakieś tam pierwsze poradniki, tak wiadomo, na przykład informacje, że będą się pojawiać tutaj skrzynki, które oczywiście sobie niszczyłem. Na razie nie było z nich jakiegoś ciekawego lootu, ale wiadomo, to dopiero początek. Po zniszczeniu kilku bloków dostałem informację, że jest tutaj 10 faz, o różnej oczywiście tematyce. W wykopaniu pewnej ilości drewna stwierdziłem, że pora zrobić sobie pierwszy crafting, a także pierwsze półpłytki, aby nieco sobie tą wyspę rozbudować. Oczywiście nieco, wiadomo, to dopiero początki, więc możemy sobie ją tylko i wyłącznie delikatnie rozbudować. Ale zawsze coś, przynajmniej troszkę więcej miejsca. Po chwili niszczenia kolejnych bloków dostałem informację, abym zabezpieczył swój nieskończony blok. Niestety rozpatrywałem, jak mogę to zrobić, no i cóż, niezbyt miałem na to możliwość, dlatego po prostu stwierdziłem, że zniszczę kolejny blok i na szczęście gra dała mi tutaj wiaderko z wodą, więc pewnie tak po prostu to miało być. No i dzięki temu mogłem sobie zabezpieczyć swój główny blok, dzięki czemu mogłem sobie wydobywać też na przykład gravel, aby ten nie spadał mi do voida i że mógł mieć przynajmniej flint i po prostu gravel jako blok. Trzeba było oczywiście kopać dalej, ja stwierdziłem również, że przestawię sobie swój crafting i że troszkę sobie tą platformę przekształcę, ponieważ nie do końca mi się ona podobała, chciałem mieć troszkę więcej miejsca. Oczywiście musiało być symetrycznie, ponieważ ja to ja i jakby ja uwielbiam symetrię i to musiało być po prostu symetrycznie. Okej, niby nic, ale przynajmniej już jakoś to wygląda. Tutaj musiałem generalnie troszkę tą platformę sobie jeszcze podwyższyć o jeden blok, ponieważ zauważyłem, że jest to źle ustawione i że nie będę spokojnie sobie postawić tutaj craftingu oraz innych bloków. Dlatego stwierdziłem, że swoją platformę jeszcze sobie lekko podwyższymy o jeden poziom, oczywiście ją otaczając dookoła. Dostałem również gift skrzynkę, a po niej oczywiście mogliśmy już zacząć swoją przygodę i rozpocząć od fazy pierwszej. Faza pierwsza, The Plains. Możemy znaleźć na niej takie bloki jak blok trawy, skrzynkę, gravel, drewno dębowe, drewno brzozowe, glinę, melony, podzol oraz dynię. Pojawił mi się również pierwszy mob, była to świnka. Widziałem również, że przydałaby się jakaś nowa mini platforma właśnie dla zwierzątek, tak aby miały one swoje miejsce i żebym po prostu ich nie spychał. Dlatego zrobiłem właśnie taką mini platformę, którą oczywiście później postanowiłem ogrodzić sobie płotkami, tak aby te zwierzęta były po prostu bezpieczne. To i tak oto mieliśmy złapaną pierwszą świnkę, która była oczywiście bezpieczna. I pojawiła mi się również krowa, także mieliśmy już dwa moby na naszej platformie, na naszej tak nazwijmy to po prostu wysepka, taka nasza wysepka z drewna właściwie. No cóż, drewniana wysepka, ponieważ myślę, że tak jest mi po prostu najlepiej budować obecnie, żeby nie zużywać głupio dyrta. Dostałem skrzynkę, a w niej ziemniak oraz sadzonka. No cóż, ziemniak na pewno się przyda do farmy, a sadzonka oczywiście do farmy drzew. I pojawiła mi się również pierwsza owca, także jeszcze tylko i wyłącznie dwie i będę mógł sobie skraftować łóżko. Co do farmy drzew, po chwili namysłu stwierdziłem, że warto byłoby zrobić właśnie jakąś taką platformę, na której będę mógł sobie zasadzić właśnie takie drzewka. No i przystąpiłem oczywiście do zrobienia tego. Na razie ta platforma nie była zbyt duża i postanowiłem dać na niej tylko i wyłącznie jedno drzewko. Ale cóż, jedno drzewko zawsze lepsze niż nic. W końcu pojawi mi się druga owca, także jeszcze tylko i wyłącznie jedna i będę w stanie uzbierać sobie wełnę na łóżko. Ale zanim to postanowiłem zrobić sobie kolejną platformę. A na tej platformie postanowiłem, że będę miał swoje uprawy. Nareszcie dosłownie pod koniec nocy trafiłem trzecią owcę, co oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Pora jej zabić i pora skraftować sobie moje pierwsze łóżko.
dzięki czemu będę mógł w końcu pójść spać. I w taki oto sposób minął mi dzień pierwszy. Dnia drugiego oczywiście musiałem dalej niszczyć bloki, dalej wykupywać kolejne właśnie bloki, zdobywać kolejne materiały. No i cóż, zbliżałem się powoli do fazy drugiej. Nie minęło jakoś dużo czasu, ja dostałem kolejną gift skrzynkę, co oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Po zniszczeniu jej przejdziemy na fazę drugą. Faza druga, The Underground. Nowe bloki, które możemy spotkać, to andezyt, ruda węgla, dioryt, dirt, granit, ruda żelaza, kamień. Oraz dodatkowo mogą nam się pojawić również wrogie moby, takie jak creeper, pająk oraz zombie. Wykopałem 3 kobla, wyrzuciłem swój drewniany kill-off i mogłem w końcu zupgrade'ować się. Point trochę szybciej będziemy kopać, ponieważ to pora na kamienne narzędzia. Siekierze również mówimy bye bye. No i teraz to my możemy działać dalej. Napotkałem również swój pierwszy węgiel, a także swoje pierwsze żelazo, z czego byłem mega zadowolony, ponieważ jak wiadomo, żelazo mi się tutaj mega przyda. I wypadła mi nawet, słuchajcie, mushroomowa krowa, także byłem trochę zaskoczony, ponieważ totalnie się tego nie spodziewałem. No i to, mówiąc szczerze, bardzo mi grę ułatwiało, ponieważ to oznaczało, że od teraz będę miał dosłownie nieskończoność jedzenia w postaci zupek. Tego dnia zabrałem się również za lekkie powiększenie swojej platformy na drzewo, tak aby pomieściła ona nieco więcej sadzonek i nieco więcej drzewek. Nasze nieskończone źródło jedzenia, czyli oczywiście krowę, postanowiłem również wprowadzić do zagródki, tak aby była tam bezpieczna i aby nic złego jej się nie stało. Dosłownie po chwili pojawiła mi się kolejna taka krowa, którą oczywiście również zaprowadziłem do zagródki. Pojawił mi się również pierwszy przeciwnik, a był to zombiak w skórzanej czapce. Nie stanowił on dla mnie żadnego problemu, choć nie ukrywam, lekko mnie to zaskoczyło. I tak nasza wyspa prezentuje się pod koniec dnia drugiego. Po chwili kopania pojawiły mi się kolejne dwa zębiaki, z którymi oczywiście musiałem zaprawić. Lekko się zestresowałem, że jakoś mnie dziwnie zrzucą, na szczęście tak się nie wydarzyło. Tak też poszedłem spać i tak oto zakończył się dzień drugi. Nastał dzień trzeci, a więc pora oczywiście było zacząć ten dzień od kopania. Zespełniły mi się również króliki w ilości aż 4. Czułem się obserwowany przez nie. To było dosyć dziwne. No ale cóż, whatever, trzeba kopać dalej, ponieważ kolejna faza sama się nie wbije. Dzień trzeci niemalże cały dzień spędziłem na kopaniu. No i tak długo kopałem, aż w końcu dokopałem się do kolejnej fazy. A więc przede mną faza trzecia. Faza trzecia, Icy Tundra. W tej fazie doszły mi bloki takie jak ciemne dębowe drewno, ruda złota, pakiet ice, blok śniegu, drewno świerkowe. Oraz jako nowy wrogi mob, od teraz może mi się pojawiać Stray. I z racji, że naszła noc, poszedłem po prostu spać, tak aby zakończyć ten dzień. Dzień czwarty poświęciłem głównie na kopaniu oczywiście, a no i pojawił mi się wilk, który właściwie postanowił rozwiązać mój problem z dużą ilością królików. Za co byłem mu w sumie trochę wdzięczny. No i później postanowiłem go od razu oswoić, jednakże nie miałem kości, co oznaczało tylko i wyłącznie jedno, muszę po prostu kopać i kopać, aż w końcu pojawił mi się Strajk, z którego mam nadzieję, że wydropią mi kości. W międzyczasie przepaliłem cały żelazo, jaki tylko miałem, zrobiłem sobie tarczę oraz zapalniczkę. Po tym stwierdziłem również, że przydałby mi się chociażby na przykład żelazny kill-off, więc go skraftowałem. Zostało mi akurat jeszcze żelaza na pierśnik żelazny, no i coraz lepiej to powoli zaczyna wyglądać. Jeszcze czwartego dnia postanowiłem zrobić nową platformę, dosyć ona spora wyszła koniec końców, a mam nadzieję, że będzie jeszcze większa, ponieważ to jest platforma na nasz przyszły domek, przynajmniej takie mam nadzieję, że właśnie tutaj będzie stał domek, może ewentualnie jakieś villagery w przyszłości tutaj będą, zobaczymy jeszcze co tutaj wyjdzie. No i cóż, ja tutaj oczywiście zaraz zrobię wam eleganckie cięcie, jak to będzie wszystko wyglądało po skończeniu. Już prawie skończyłem, jednakże nastała noc, jak się właściwie zorientowałem po chwili, a dlatego od razu poszedłem spać. I tak oto przechodzimy do ostatniego dnia na dzisiaj. No i dnia piątego, czyli dnia ostatniego na dzisiaj.
postanowiłem dokończyć całą jakby taką obramówkę naszej wyspy, właściwie takie, nie wiem jak to nazwać, po prostu takie coś, co miało sprawiać, że nie będę tak spadał jak jakiś debil po prostu z tej wyspy. I tak właśnie wjechałem dookoła wyspy koblem, się koblowymi półpłytkami i wróciłem do kopania i po chwili wydropiły mi dwa lisy, dwa białe lisy, które zaczęły się po chwili gryźć z wilkiem i nie skończyło się to dla niej za dobrze. No cóż, tak to czasem bywa. Nie minęła dosłownie minuta, ja dostałem skrzynkę, a w niej były dwie kości. Dwie szanse na to, aby oswoić wilka. Czy to się uda? Uwaga. Tak jest, mamy to, słuchajcie, więc mamy naszego wilka oswojonego. Dwie kości na szczęście wystarczyły, to było dosyć niezłe RNG. Znowu chwila kopania, a po niej pojawił mi się drugi wilk. Na szczęście przez ten czas zdobyłem kilka kości. No i postanowiłem go oswoić, tutaj na szczęście za trzecią kością siadła, więc trzy kości, znowu tyle ile miałem, tyle się udało, na tyle się go udało oswoić. No i cóż, skoro mamy dwa wilki, fajnie byłoby je sobie oczywiście rozmnożyć i za to się właśnie zabrałem. Steak dla ciebie, steak dla ciebie. I uwaga, hop, jest i mały wilczek, czyż on nie jest przeuroczy, o mój Boże, o kawaii. Wróciłem potem do kopania i pojawił mi się nagle raid mobów. Na początku byłem lekko, że tak nazwę, przestraszony. Na szczęście nie sprawiły mi te moby żadnego problemu. Poszło mi bardzo łatwo z nimi, tak właściwie tarcza mi tutaj bardzo dużo oczywiście pomogła. Plus te moby nie były jakoś żwawe i nie ruszały się jakoś szybko, ponieważ dostały od strajów strzał w plecy strzałami, więc jakby... No co mogę powiedzieć, był to bardzo prosty rajd. No ale cóż, pierwszy rajd jaki mieliśmy, więc chyba musiał być prosty. Chwilę jeszcze pokopałem i nastała noc, więc poszedłem się położyć i tak oto właśnie minął nam ostatni dzień na dzisiaj, czyli dzień piąty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że tak 12 łapek w górę i nagram dla was kolejny odcinek z serii Przeżyłem X dni na One Bloku. No i cóż, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym materiale. Bye-o!